Cześć, kolejny filmik a propos magnesów. Już Wam rozwijam. O, ale to jest ciężkie. Słuchajcie, nie wiedziałam, że to jest takie ciężkie. To jest, słuchajcie, z kamienia. I pierwszy wchodzi na tapetę Lęborg. Byliśmy na zamku w Lęborgu z Jurką i z mężem moim. Tu w Biskupinie. W Biskupinie byliśmy prawie 30 lat temu z mężem moim i z moimi rodzicami. Zabierzemy w wakacje Jurkę. I też pojedziemy do Żnina, zrobimy sobie taką wycieczkę kilkudniową. Dalej, tutaj jest Złoty Stok. W Złotym Stoku, słuchajcie, byłam równe 14 lat temu. Z integracji mieliśmy takiego fajnego pana kierownika w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, który nam raz do roku robił integrację. I robił nam coś, co ja uwielbiam, czyli robił nam wycieczkę i strasznie dużo było zwiedzania. I w jednym takim zwiedzaniu byliśmy właśnie w Kotlinie Kłodzkiej, zwiedzaliśmy Kłodzko, zwiedzaliśmy Złoty Stok i zwiedzaliśmy, moi drodzy, Twierdzę Srebrna Góra. Także tam byłam, tam zwiedzałam. Tu Wam pokażę Wschowę. O Wschowie to Wam kiedyś opowiem, słuchajcie. Byliśmy przejazdem, ale zatrzymaliśmy się na chwilę, nie zwiedzaliśmy nic, bo tam odwiedziliśmy moją przyjaciółkę, z którą się znamy od 91 roku. Odwiedzamy się naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Ona jest bardzo ciężko chora, ale bardzo rzadko się odwiedzamy, ale naprawdę się, myślę, że się tolerujemy i się lubimy. Więc tam byliśmy ją odwiedzić. Przypadkiem, jak byliśmy właśnie urodziny we Wrocławiu, no stamtąd jest bliżej niż na mojej miejscowości. Więc ją tam odwiedziliśmy i jeszcze mam nadzieję, że tam pojedziemy i po prostu zwiedzimy Wschowę. Dalej mam, o właśnie a propos Żnina. Żnin to będzie razem z Biskupinem. Mam jeszcze Sztum, to ostatnio Wam pokazywałam, jak byłam z mężem w Sztumie na zamku i z zewnątrz widzieliśmy kościół Świętej Anny. I Rewa, słuchajcie, Rewę to Wam też kiedyś opowiem a propos mojego odkrycia, tak zwanej osady Rewa. Przepiękne miejsce, naprawdę przepiękne, mogłam tam zamieszkać, ale trochę się popsuło, bo strasznie dużo zaczęło ludzi tam przyjeżdżać w przeciągu tam kilku lat, więc przestaliśmy tam jeździć, ale moja córka za tym miejscem tęskni, więc chyba w tym roku się wybierzemy na parę dni i po prostu sobie zrobimy tour po bliskich po prostu tam zamczyskach i pałacykach. Także tu, słuchajcie, tu mnie jeszcze urzekło coś, bo dostałam za to paragon. Strasznie dużo za nie zapłaciłam, ale wiem, że są warte swojej ceny. Słuchajcie, one są naprawdę z betonu, z kamienia. I one kosztowały mnie, kochani moi, 8 sztuk za 12,5 zł. 132 zł zapłaciłam w Car Group, tak się nazywa strona na Allegro, gdzie znalazłam strasznie dużo właśnie magnesów. 8 sztuk, 2, 4, 6, 8. Wszystko się zgadza. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.